w przestrzeni marzyciela i rzemieślnicy na ulicy Brackiej 25 na forum Superwolności Żywnościowej, pierwszym forum Mieleni, forum organizowanym w tradycji Mieleni, Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Superwolności Żywnościowej. Jest to pierwsze takie spotkanie w Polsce. Forum ma kilka celów. Pierwszym na pewno jest po prostu to, żeby ludzie mogli się spotkać, poznać i wymienić doświadczeniami. Jest takie najbardziej oczywiste, bo forum gromadzi ponad 140 osób z przeróżnych środowisk, producentów żywności, konsumentów, dystrybutorów, organizacji położeniowo-badawczych. Ludzie pochodzą z bardzo różnych miejsc, z bardzo różnych środowisk. Wiele rzeczy ich łączy. Właśnie w mojej suwerenności żywnościowej jest to pole, gdzie oni się wszyscy spotykają. Więc warto na pewno, żeby w tym obszarze ludzie się cierać i ze sobą komunikować. To jest pierwszy cel, taki najbardziej najprostszy. Kolejnym celem na pewno jest to, żeby nawiązać trwałą współpracę. I bardzo dużo racji składamy właśnie podczas tego forum na to, żeby podjąć konkretne działania, żeby podjąć konkretne decyzje, żeby się spotkać, ale nie spotkać się po to, żeby rozmawiać, czy dopadać, jak jest źle, a tak jest dobrze, jak mogło być. Tylko to też, żeby sobie przedstawić właśnie te trzy możliwości, czy te trzy potencjalności, czy też rzeczywistość, jak wygląda. A z drugiej strony, żeby określić, co można zrobić i zacząć to robić. Czyli zakładamy, że to forum jest po prostu pierwsze spotkanie, które zapoczątkuje naszą współpracę w 2018 roku. Być może w przyszłym roku drugie forum będzie już podsumowanie całego roku, w którym będziemy współpracować i będziemy razem coś robić. Suwerenność żywnościowa to jest odpowiedź systemowa i można mówić o żywności odcinając ją od pozostałych obszarów życia publicznego w ogóle. My się koncentrujemy na żywności, ale te obszary się z sobą łączą i wpływają na zdrowie, na edukację, to jest rozmawiamy w ogóle o systemie, o tym, jak w jaki sposób funkcjonuje nasz system gospodarczy, społeczny, wszystko jest ze sobą bardzo świetnie powiązane. Tutaj wychodząc od żywności, która jest podstawą, absolutnie podstawą, która właśnie łączy we wszystkich środowiskach, możemy zapoczątkować pewne działania, pewne ruchy, które decydowo mają też wpływ na cały system, bo nie da się zmieniać pojedyncze rzeczy, to są zawsze, jeżeli się zmienia pojedyncze problemy, to zawsze są albo tymczasowe rozwiązania, albo punktowe właśnie. Problem jest większy, jak jest kształtowane relacje gospodarcze, jaka jest władza itd. Jeśli chodzi o żywność, najbardziej palącymi problemami w tym momencie, czy będzie jakimi palącymi wyzwaniami bardziej, jest reforma wspólnej polityki rolnej. To jest coś, o czym tutaj trochę rozmawiamy, bo od 2020 roku będzie zupełnie nowa wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Teraz jest czas, kiedy trzeba w tym temacie interweniować i zgłaszać postulaty, zgłaszać strony społeczne. Można też oddziaływać na inne sposoby. To jest gorący temat teraz, też staramy się to mocno podkreślać tutaj na forum. Jest temat z obszaru polityki publicznej, który też się rozgrywa na poziomie międzynarodowym, to jest Deklaracja praw kłopskich, Deklaracja praw kłopek, która jest negocjowana przy ONZ i to jest też taki międzynarodowy proces, w którym Polska brała udział wcześniej, on trwa 11 lat, ale 2018 rok to jest rok, kiedy ma zostać podjęta finalna decyzja, czy ta deklaracja zostanie przyjęta, czy nie. Jeżeli zostanie przyjęta, to jest bardzo ważny krok, bo to jest ta deklaracja bardzo szczegółowo opisuje prawa ludności żyjącej na wsi przy zachowaniu tradycyjnego sposobu życia na wsi, w sensie chroni tradycyjne życie na wsi, tak naprawdę, czyli właśnie życie chłopów i chłopek z Polski. Kojarzy się może negatywnie, ale umniejszająco, ale generalnie chodzi po prostu o tradycyjną rodzinę małe gospodarstwa. Poza tym w Polsce teraz cały czas się toczy sprawa GMO i legalizacji właściwie upraw GMO, także sprzedaż bezpośrednia, możliwość sprzedaży bezpośredniej przez rolników, to jest temat od lat, stosowanie obecny, który się ostatnio się troszeczkę zmieniło na korzyść rolników, ale wciąż to nie są przepisy, które rzeczywiście ułatwiały na życie. Wciąż to są rozwiązania, które są połowiczne, które tylko są takie, na zasadzie to są rozwiązania, które mają uspokoić te grupy społeczne, te grupy, które są, które nie prowadzą do tego, że taki model rolnictwa, czy takie myślenie o żywności, myślenie o rolnictwie będzie wspierane. Więc tak naprawdę to są jakieś konkretne przykłady działań w obszarze polityki publicznej, ale jest, to nie jest jedyny obszar, w którym powinniśmy nie możemy działać. Równolegle taka bardzo ogólna praca u podstaw, po prostu edukacja. Po prostu mówienie o tym, oświadczenie ludzi, przekonywanie, to nie jest trudno trafić do ludzi, ludzie to bardzo dobrze rozumieją, jeżeli tylko się im to opowie i przedstawi, to jest racjonalne, to bardzo łatwo trafia do ludzi, to nie jest ideologia, to jest po prostu oparte na prawdziwych namacalnych wartościach, zdrowie, życie dzieci, zachowanie zasobów naturalnych, to są wszystko rzeczy, które się mieszczą w głowie po prostu. No, jeżeli chcemy korzystać z gleb przez następne 100 lat, to musimy zadbać, żeby nie zniknęły. To jest takie dosyć proste, nie? I wystarczy, że ludzie sobie uświadamiają, że to, w jaki sposób teraz gospodarujemy na ziemi, sprawia, że nie będziemy mieć tego na 100 lat, no to zaczynają się zastanawiać, że może rzeczywiście moim chciałbym, żeby moje dzieci mogły jeszcze mieć żywność z tej ziemi. Więc to jest o tyle fajne, że o tyle łatwe, że nie jest to tak dosyć prosty temat, żeby trafić do ludzi. Myślę, że najłatwiej trafić do ludzi właśnie przez życie. Więc edukacja to jest ten obszar, który na pewno też potrzebny jest cały czas praca. Tutaj mamy te 4 grupy robocze na forum. Właśnie polityka publiczna, edukacja, współpraca, miasto, myślenie, ekologia. I to są te 4 obszary, które identyfikujemy właśnie jako najbardziej ideologiczne. W ramach współpracy miasta i wsi to jest kluczowe, żeby tworzyć te powiązania, żeby integrować miasta z wsią, w sensie, żeby komunikować producentów i konsumentów, żeby tworzyć modele dystrybucji, żeby skracać mającą dostaw. Jest masę działań, które można podjąć, żeby właśnie zacieśnić współpracę z miastem i wsią. Tak jak pasuje za to, żeby te wątki rozwijać. Z kolei ekologia to jest sposób myślenia o prawie, który też właśnie integruje aspekty polityczne, społeczne i właściwie bardzo dużo uwagi też przykłada do wiedzy, do wymiany wiedzy. To jest taka propozycja dla rolników, którzy żyją na wsi, którzy uprawiają ziemię, żeby w ten sposób zaczęli myśleć też o prawie, o swojej pracy i żeby zaczęli też współpracować. Mamy grupa robocza jednym z zadań jest przygotowanie tego szkicu pisem w szkole, wymiany pomiędzy rolnikami z gospodarstwa na gospodarstwo, więc będziemy się spotykać, wymieniać wiedzą, ale też właśnie sieciować i zapraszać otwarte szkolenie dla różnych ludzi, którzy są zainteresowani prawem. Myślę, że te 4 grupy robocze odzwierciedlają najważniejsze obszary. Forum Mieleni to jest formuła właśnie, to jest formuła międzynarodowa. To się zaczęło w 2007 roku, było pierwsze forum Mieleni w Mali właśnie. Przyjął nazwę Mieleni od mieszkanki właśnie z mojej wioski w społeczności Sejmie, właśnie w Mali. I od tamtej pory nazwa została. Zupełnie lokalna, jakaś malutka wioseczka, jakaś lokalna bohaterka, legendarna w ogóle rolniczka, zupełnie nam obca osoba, zupełnie nieznana, do nas też musimy dosyć obco, ale z drugiej strony właśnie jest takim symbolem lokalności i tego, że wszędzie na świecie ta lokalność jest, funkcjonuje, jest ważna. Tylko lokalnie możemy tak naprawdę działać, zawsze uwzględniając to, że tych lokalności są setki tysięcy, nie? I że mieć po prostu w pamięci tę perspektywę i rzeczywiście komunikacja też jest możliwa, nie? I też współpraca na takim szerszym poziomie też jest możliwa. Akurat jeśli chodzi o forum Mieleni, do 2007 jak się było kilka i na świecie i w Europie. W Europie były 2 takie ogólnoeuropejskie, bardzo ciekawe, duże wydarzenia. No i my tak naprawdę zaczynamy tradycję organizowania forum w Polsce. Nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby było się narodowe forum. To jest forum suwerenności żywnościowej, które gromadzi ludzi rzeczywiście z tego obszaru. Dla nich ten koncept mielenia, czy w ogóle największy ruch jest często obcy i w ogóle nie znają przyszłości, skąd to się zaczęło, skąd się wzięło. I tu też jest tak, że w tym ruchu wszystkie te spotkania, czy wszystkie te lokalne organizacje są mocno zorganizowane. Wszędzie są inne problemy, wszędzie są inny klimat, inny sposób prawy, inna kultura rolna itd. Więc to jest tylko jakiś taki model myślenia, taki obszar. Tak naprawdę suwerenności to jest prawo do decydowania o tym, jak chcemy, żeby było. Chciałbym, dla mnie na pewno bardzo ważna jest świadomość, to jest kluczowe, żeby ludzie wiedzieli, jak się uprawia żywność, którą jedzą, jakie to ma konsekwencje. I myślę, że jeżeli ta świadomość jest, no to wszystkim nam zależy na tym samym. Wszyscy się wykażemy tą samą wzrostu, a przynajmniej zdecydowana większość z nas. Więc ja chciałbym, żeby ludzie zdawali sobie sprawę z konsekwencji swoich wyborów, swoich decyzji, co by skutkowało tym, że wspieralibyśmy regeneratywne modele rolnictwa. Chciałbym, żeby tak było, żeby państwo wspierało rolnictwo, które utrzymuje glebę w dobrej kondycji, które utrzymuje ekosystemy przy życiu i przy witalności. Państwo, które dba o to, żeby gatunki zostały zachowane, żeby ludzie ułatwia relacje ludzi z przyrodą. To też nie są zawsze łatwe relacje z dzikimi zwierzętami, czy z szkodnikami, czy z chwastami. Są takie tematy, z którymi ludzie nauczyli sobie radzić w bardzo taki radykalny i totalny sposób, nie? Po prostu stosując środki masowo wyniszczające, na przykład insektów wszelkie. Ilość owadów spadła koszmarnie w ostatnich dekadach. To jest przerażające nawet w Europie, szczególnie w Europie. No więc chciałbym, żeby ludzie rozumieli, jakie konsekwencje mają decyzje i wierzę, że to by już skutkowało tym, że nie zmieniło.